kolejny test. Pasmo 21-250. Z WR na tym paśmie mam, jak widać, 1,7-1,8, czyli tragedii nie ma, można spokojnie nadawać się na tym paśmie. Spróbujemy dostroić tą skrzynkę. Włączymy. Jak widać, działa. Pokazuje 10 W, nic się na dole nie zapala i tutaj SWR automatycznie już spada mi do 1,1. OK, czyli jeżeli antena stroi, skrzynka pomaga ją dostroić. No to zmieniamy pasmo na 28. Jesteśmy już na 28 również w FM-ie. Najpierw pokażę, jaki mamy SWR bez skrzynki. Tak. Moment. Bypass. O, ciebie zaczęło stroić. SWR z mocą 5 W jest 1,1. Podkręcimy moc. Oj, widać, że przy 50 W, przy 100 W jest i trójka. 3,0. No dobra, no to postroimy sobie antenę, która ma 3,0 na mocy weźmy sobie tak, no zobaczymy, jaka moc jest. Moment, jedna chwilka, niewielka moc, włączam, ustawiam, stroimy.
jak widać, ta skrzynka nie działa, nie dostraja, nie kombinuje tutaj nic i nie ma szans na to, żebyśmy mogli powiedzieć, że ten produkt jest sprawny i pomoże mi w jakikolwiek sposób na pracy, na częstotliwości. Pozdrawiam serdecznie. Skuczy SWD. A, jeszcze dwa słowa może na temat podłączenia z tyłu. Generalnie antena numer jeden to jest Delta lub antena od SP3PL. Druga antena to jest Delta Pozioma. No i to tyle, jeżeli chodzi o anteny. W sumie to dużo lepiej to działa bez skrzynki niż ze skrzynką. Dzięki.